wczoraj dostaliśmy od pani Renaty 1000 kg marchewek, czyli tonę. Proszę bardzo, w takiej mamy taczki duże do rozwożenia tego. No i rozwozimy. 1000 kg to nam starszy na jakieś 10 dni, bo 100 kg dziennie będziemy rozdawali. Pani Renata opiekuje się wirtualnie Miłkiem. Jest jego mamunią. I dała taki prezent dla Miłka i też dla wszystkich innych naszych zwierzaczków. Także dziękujemy pani Renacie. Rozdamy to wszystko w przeciągu 10 dni. Zaraz tutaj jadę z kolejnym wózeczkiem. Właśnie tam, daleko. Do naszych zwierzaczków, które dziękują za marchewkę. No i kto chce marchewkę? Kto chce marchewkę? Ty chcesz marchewkę? To chodź. Chodź tutaj. Chodź i kiforku. O, kózki na pewno chcą marchewkę. Proszę bardzo. Jaka jesteś duża, jakie masz rogi? Szeroki. Także te marchewki pójdą tutaj w świat. Tam na sianko rzucę, żeby się nie pobrudziły. Ty też chcesz marcheweczkę? Proszę. Wy też chcecie wszystkie marchewetki. Wszystkim zaraz porozdajemy te marchewki. Już się kopią o marchewkę. Niedobre jesteś, nie wolno się kopać o marchewki. No. Taki dodatkowy teraz będziecie mieli dzień otwarty przez cały tydzień. Co z wami później będzie? Kto będzie tutaj z wami później walczył? One szaleją, te zwierzaczki, od marchewek. Szaleją od marchewek. Proszę, Martusiu, tam. Marcheweczki. Tutaj rano dostają. Oj! Dostają w wiaderkach jedzenie i do tych wiaderkach dorzucamy im te marchewki, ale tutaj zrobiłem takie dodatkowe karmienie. Nic im nie będzie. Niech sobie pojedzą troszkę. Niech sobie troszkę pojedzą. Tak. Proszę, ty chyba nie umiesz jeść marchewek, co? Delicja, umiesz jeść marchewę? Chyba jeszcze nie, proszę bardzo, cynka. Kiedy ty urodzisz tego źrebaczka? Ty jesteś już w 20 miesiącu ciąży chyba. Mhm. Chodźcie tu, osiołki, chodźcie. Chodźcie tam, proszę bardzo. Hops. Zjadajcie marchewki. Proszę bardzo. Hops. No, tam na sianko już rzucę. Chodź, kiforku, tutaj, chodź. Chodź. Musia. Oj, prąd tutaj mnie złapał, no. Muszę uważać, proszę was. Umiesz jeść marchewkę? No. Ale heca, gryziesz. Ty jesteś już duży chłopak, jak ty marchewkę umiesz gryźć. No ty jesteś już duży chłopak. Proszę, zaraz wam dam jeszcze tych marchewek. No, nie przepychamy się. Jeszcze jest dużo marchewek. Nie przepychamy się tutaj. Proszę bardzo. Nie bój się. Marchewki tutaj. No, nawet kłaczek. Myślałem, że ty nie będziesz umiał mieć marchewek, a ty umiesz. No. No, twoja mamunia to ma taki duży brzuch, jakby tam jeszcze jeden był osiołek. Nawet tam jeszcze jeden był osiołek, taki duży. Naprawdę, pani Renata to wam zrobiła taki prezent, że oszalejecie od tych marchewek teraz. Nie będzie można później nad wami zapanować w ogóle. Proszę. Jadę tam dalej, zaraz rozdawać tam dalej. Hen. Do kucyków. Do dużych osiołków. No, tutaj kucyki jeszcze dostały też tych marchewek.
cyklowym podorku. Teraz jesteśmy. No. Święto dzisiaj jest. Święto. No, tak, wszędzie. Jeszcze pójdę zaraz tutaj do osiołków. O, zobaczcie. Osiołki już czekają. Co tutaj się dzieje, słóweczko? Co tutaj się dzieje? Chyba zaraz jakieś marchewki tutaj się pojawią. Co już? Słówka, Jacuś, racuszka. Największe cwaniaki, one rządzą tutaj tym stadem. Idę po te marchewki zaraz idę. Chyba, żeby coś się działo. Przyboję im dawać tych marchewek, żeby się nie pozabijały te biedne osiołki. Żebyście się nie pozabijały, osiołeczki, o tą marchewkę. Dam wam tak, po jednej do morki, a resztę tam dalej rzucę, bo inaczej będzie afera tutaj. Będzie afera tutaj. No proszę. No, tam wam rzucę. Ups. Tam są zawani marchewki, no. Idźcie tam. Ja coś już fuczy tutaj. Proszę bardzo. No macie tam z tyłu marchewki jeszcze. No ja coś, naprawdę jest łobuziak. No, nie no, masakra z tymi marchewkami, masakra. Ale dziękujemy. Zwierzaczki wszystkie dziękują, pojedzą. Słóweczka, proszę. Racuszka. Reszta drużyny tam mi po prostu porzucam w ten pijak, bo inaczej tutaj będzie kopanina. Będzie kopanina inaczej. Także jeszcze raz dziękujemy. Osiołki tutaj widać się kopią między sobą. Ja im dalej marchewki daję. Cześć.